Enigmatyczna młoda kobieta, jawiąca się w licznych szkicach i obrazach Jana Matejki, została zidentyfikowana zaledwie 2 lata temu przez Barbarę Ciciorę, eksperta w zakresie twórczości jednego z najsłynniejszych polskich malarzy. Odkrycie tożsamości bohaterki obrazu stało się sensacją w świecie znawców malarstwa mistrza Matejki, ale też uświadomiło rozmiar jego geniuszu. Portret przedstawia siostrę Jana Matejki, co zostało ustalone 2 lata temu. Dzięki badaniom porównawczym z innymi pracami Jana Matejki, z innymi wizerunkami Marii Matejko, okazało się, że jest to portret jego siostry, dlatego że do tej pory wszędzie, we wszystkich katalogach, nawet przedwojennych, ten portret uchodził jako studium dziewczyny. Maria Matejko była niezwykle ważną postacią nie tylko na obrazach, ale przede wszystkim w życiu malarza. Bez wątpienia była muzą artysty. Portret zaliczony był od dawna do wybitnych dzieł Matejki, ale dopiero odkrycie tożsamości jego bohaterki i badania nad jej biografią oraz relacjami rodzinnymi pozwoliły w pełni docenić kunszt autora. Zaledwie 21-letni Jan, wkrótce po powrocie z Monachium, gdzie szlifował swój talent, utrwalił wizerunek siostry, wykazując się znakomitą, wręcz perfekcyjną techniką, pozwalającą oddać powierzchowność kobiety, ale także przeniósł na portret jej charakter, usposobienie i osobowość. Zdaniem ekspertki, portret jest dziełem skupionym na wewnętrznych uczuciach siostry, na wnętrzu człowieka, co nieczęsto zdarzało się Janowi Matejce, ponieważ on zwykle malował portrety, które były bardzo reprezentacyjne, które mogły być pokazywane w publicznych miejscach. W związku z tym nie wnikał we wnętrze malowanej osoby, tylko pokazywał to, co jest na zewnątrz, to, co jest reprezentacyjne, to, co jest pełne splendoru, co może imponować ludziom. Natomiast tutaj namalował dla siebie, dla swojej rodziny portret jego ukochanej siostry, z którą spędzał bardzo dużo czasu, która była nieprzeciętnie wrażliwą osobą i taką bardzo introwertyczną, pełną melancholii. To widać w korespondencji, jaką ona pisze, w sposobie, w jaki się zachowywała. Portret oddaje wręcz intymny, wewnętrzny wizerunek siostry, z którą Matejkę łączyła bardzo głęboka, emocjonalna relacja. Oboje we wczesnym dzieciństwie stracili matkę. To wówczas między 7-letnim Janem i zaledwie o 2 lata starszą siostrą wytworzyła się szczególna więź. Jan potrzebował, ponieważ był człowiekiem bardzo głęboko myślącym i to już również to jako u dziecka to się przejawiało, bardzo wrażliwym, więc potrzebował takiego wewnętrznego, głębokiego rozwoju i to mu zapewniała siostra. On z nią dużo rozmawiał, spędzał z nią sporo czasu na takich rozrywkach typu śpiewanie, oglądanie gwiazd. A więc same takie bardzo romantyczne i bardzo subtelne przeżycia, tego mu było potrzeba. I to właśnie, to mógł rozwijać sobie to wnętrze, mógł rozwijać sobie właśnie z siostrą. W związku z tym doskonale znał jej psychiczne życie, jej subtelność i to potrafił zawrzeć na obrazie, mając 21 lat, szczególnie jeżeli zwrócimy uwagę na oczy tej młodej kobiety. Tutaj na tę partię, pod tymi opuszczonymi powiekami, widać jak głębokie były jej przeżycia, jak subtelne i ile miłości potrafiła dać swojemu bratu, jak potrafiła się z nim komunikować emocjonalnie, niekoniecznie słownie. Niezwykle oszczędny w środkach portret jest arcydziełem, uważa Barbara Ciciora, bo jak mówi, niezwykle rzadko na tego rodzaju obrazach można dostrzec wielowarstwowy, głęboki wizerunek nie tylko fizyczności modela, ale również jego osobowości. Niezwykły portret, bardzo inny niż znana powszechnie twórczość Matejki, można obejrzeć w Suwalskim Muzeum Okręgowym. Dostępny będzie do końca tegorocznych wakacji. To niezwykła gratka dla miłośników sztuki, bowiem poza jedną ekspozycją, ostatnia publiczna prezentacja dzieła miała miejsce w 1910 roku.